Cześć, witajcie, z tej strony Fifi Lego Fan, a w dzisiejszym odcinku będziemy mieli recenzję zestawu Lego Ninjago 70621, czyli Atak Synobru. I jest to zestaw z sezonu 7, Władcy Czasu. Kupiłem ten zestaw, gdy byłem w odwiedzinach u cioci w Austrii i to jest mój jedyny zestaw z 7 sezonu Ninjago, bo wtedy miałem właśnie z Lego małoludkie problemy. I co na tym pudełku są za informacje? Dostajemy tu figurkę Kaja w stroju Fusion, tylko z taką maską, co zasłania mu tylko, no nie, na pewno nie całą główkę, tylko twarz. Figurkę Riveta i Slakiawa, czyli dwóch wojowników z Borgu. Mamy tu informację o grze Lego Ninjago Ukru, którą prowadzę na drugim kanale, i informację, że możemy oglądać 7 sezon, który mam na DVD. Tutaj informacje, jak bawić się zestawem, i informacja, że dostajemy w tym zestawie to zielone ostrze czasu, czyli ostrze przyspieszania czasu, i więcej informacji tu nie ma. Moim zdaniem najlepszą figurką jest tu Kai, ponieważ jest to Kai w stroju Fusion, ale ma maskę tylko na twarzy, więc jest to bardzo fajne. A w rogu mamy twarz Nii i Kaja, ponieważ są twarzami tego sezonu. Tak prezentuje się instrukcja, która ciągle próbuje mi się zamykać. O, ja cię kręcę, urwało mi się tu. Z tyłu mamy Lloyda z pierwszego sezonu i takie narysowane klocki. Informacje o Lego Live. Jest też Lego Ninjago Ukru reklama. Oraz inne zestawy z 7 sezonu Władcy Czasu. Tutaj taki też obrazeczek. Więc tak prezentuje się instrukcja. W ten sposób prezentuje się nasz zestawik. Tak wygląda ta cała baza Synobru. Prezentuje się to bardzo fajnie. Jest tu takie jajo i dostajemy też tu, o właśnie, trzy takie węże. I jest tu też taka dźwignia. Gdy za nią pociągniemy, otwiera się to jajo i mamy tu jeszcze dwa takie węże. W tym miejscu jest usadowione nasze ostrze przyspieszania czasu, dlatego wydaje mi się, że ten set prezentuje się naprawdę fajnie. Teraz przejdziemy sobie do figureczek. Tak prezentuje się figurka Kaja w stroju Fusion z maseczką tylko na twarzy, czyli z bandaną. Ma te swoje takie fajne włosy. Z tyłu mamy jedynie ten znaczek ognia. Ej, kamera. Coś się mi rozmazało. I teraz przejdźmy do kolejnej figurki. Tak prezentuje się figureczka Slakiawa. Możecie się przyjrzeć jego tutaj twarzyczce. Tak się właśnie on prezentuje. Z tyłu ma takie węże i wydaje mi się, że Slakiaw to bardzo fajna figurka. I pokażę go jeszcze w drugiej twarzy. A tak Slakiaw prezentuje się w tej drugiej twarzyczce. I kolejna figurka to Rivet, czyli kolejny wojownik z Synobru. Tak on się tu nam prezentuje. Oj, tej jego twarzyczki nie widać. Czekajcie chwilkę. O, teraz. Tak prezentuje się nasz Rivet. A, w ten sposób prezentuje się w drugiej twarzy. I też bardzo ona mi się podoba. To już wszystko w tym odcinku. Zestaw był bardzo fajny. Dostajemy tu trzy figurki, które na pewno przydadzą się do mojej kolekcji. Więc pamiętajcie, by zostawić łapeczkę w górę oraz strzelić suba na moim kanale, bo już mamy 20 subskrypcji. No to tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!